Parkowanie, które zaprezentuję, to parkowanie skośne, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Tutaj ograniczeniem będzie pierwsza linia, czyli w odległości 7,5 metra od stanowiska. Czyli ustawiamy się do pierwszej linii ograniczającej pole wjazdu, czyli w odległości 7,5 metra od stanowiska. Przypominam o kierunkowskazie. Przypominam o tym, że manewr nie jest płynny, czyli ewentualnie jest możliwość zatrzymywania się. Przypominam również o możliwości zrobienia jednej korekty. Obserwujemy stanowisko. Trzeba pamiętać o tym, że lusterka nie zaliczają się do obrysu, ale obrysem nad linię nie możemy najechać. Nie możemy potrącić pachołka lusterkiem. Musimy zatrzymać się w polu zatrzymania. Parkowanie skośne, jedno z najprostszych parkowań. I wjechaliśmy przodem. Zaczynamy od kierunkowskazu, wyjazd tyłem. Przypominam o tym, że również tak jak w parkowaniu prostopadłym obserwujemy sobie tutaj prawy pachołek i zaczynamy wcześniej skręcać, żeby ewentualnie nie przekroczyć później linii wjazdu, pola wjazdu, czyli tej linii oddalonej 7,5 metra od stanowiska. Obserwujemy prawą, lewą stronę, żeby nie potrącić pachołka również w trakcie wyjazdu z lewej. Przypominam, że obrysem pojazdu również nie wolno nadjechać na linię ograniczającą pole wjazdu, czyli tą oddaloną 7,5 metra od stanowiska, ale spokojnie tutaj nam się to udało wykonać i myślę, że i Wam nie będzie to sprawiało większego problemu. Oczywiście zapraszam na nasze szkolenia kategorii C i C do E. Tak jak widzicie, plac manewrowy jest już gotowy. Są wymalowane wszystkie zadania egzaminacyjne. Są wymalowane, tak jak w Wordzie łódzkim, linie ograniczające pole wjazdu, czyli przypominam, pierwsza w odległości 7,5 metra, druga w odległości 12 metrów, trzecia linia w odległości 16 metrów, tak jak tutaj widzimy, czyli dokładnie tak jak w Wordzie łódzkim. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.